Halo, halo, cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w Battlefield 1 tryb potyczka, Close Alpha. Tak, dostałem kluczyk do Close Alpha trybu potyczka, to jest jakiś tryb społecznościowy, nie wiem dokładnie o co tu chodzi, zagrałem jedną mapę. Chyba jest tutaj w ogóle jedna mapa z tego co się zorientowałem. Zagrałem jedną mapę. Gramy w trybie potyczka i tutaj, jeżeli ktoś grał w Counter-Strike'a, no to powinien mniej więcej zaczaić o co chodzi. Mamy drużynę po 5 osób w każdym teamie i mamy 3 punkty, 2 respawny plus 3 punkty, które możemy przejąć. Bierzemy szybko, szybko wybieramy klasę, jaką chcemy grać, ponieważ możemy wybrać tylko jedną. Niestety ostatnio mi się trafił, nie powiem kto. Ważne jest też wzięcie operatora tutaj. Medyk też jest przydatny i jest jeszcze osoba, która daje spawny. Gramy tak jak widzicie 5 na 5. To jest osobna tak jakby osobny plik, osobna gra w Originie Battlefield 1 potyczka, no tak się to nazywa. Nie wiem czy ktoś ma jeszcze do tego dostęp, nie wiem czy ktoś to jeszcze nagrywa, możliwe, że jestem pierwszy na polskim YouTubie, kto to nagrał. Mam nadzieję, że bana za to nie wyrwę, że nagrywam z Close Alpha. Ale w każdym razie, tak jak widzicie, 5 na 5, wybieramy sobie klasę, którą gramy. Jeżeli ktoś, wszyscy wybiorą wcześniej klasę, jaką grają, no to wtedy się rozpoczyna od razu gra. Jeszcze tylko jedną rzecz zrobię. Chciałbym VoIPa wyłączyć. Nie chcę, żeby mi ktoś tu gadał. Czy tu jest VoIP? Gdzie jest VoIP? Bo nie wyłączyłem go wcześniej, pewnie w audio będzie. Voice game. VoIP jest, dobra. Mam wyłączony. To lecimy, lecimy. Trzeba przejmować punkty. Są 3. Są 3 punkty, każdy ma po jednym punkcie na start. Co ja wziąłem? Myślałem, że wziąłem tego. Nie doleciało. W każdym razie jak przejmiecie punkt B, to możecie próbować wtedy przejąć A. Dobra, lecimy. Na razie bez fragów. No tak jak dużo fragów się nie zdobywa, to jest rozgrywka 5 na 5 osób. Ta broń mi się podoba, no wcześniej grałem w wsparciem. Tym można coś postrzelać już. No kurde, wyrwał heada takiego pięknego. Czekajcie, jak oni przejmują B, a my przejmujemy A. B się zablokuje, dobra. Mamy A, jest git, przejęliśmy A, znaczy przejmujemy A, B się zablokowało. B nie mogą wziąć, ponieważ mamy, jest taka kłódka. To jest spoko. Dobra, mniej więcej już ogarnąłem o co chodzi w tym trybie. Zostawcie, jeżeli jesteście nowi na moim kanale, no to zostawcie suba. Jeżeli zostawicie łapkę w górę pod filmem, to również będę wam bardzo wdzięczny. Gdzie on kutasił? Aha, dobra, nie widziałem go. Ale punktu B nam nie mogą przejąć, więc musimy iść... Aha. Pierdolił kutasiarz.
Promoted, dobra, level up. Niestety. Dobra, ale jest 4-1, idzie mi bardzo dobrze. W poprzednim meczu szło o wiele gorzej, miałem niestety gorszą klasę. Nie można się zrespić, to jest właśnie przerąbane. Nie można się respawnować na swoich teammate'ach, którzy są już tak daleko, nie? Troszeczkę lipa. Możliwe, że można się tylko respawnować na naszym... Co tu mam w ogóle? Kusze i zapalający, okej. O ja pierdolę. To nasz. Widziałem cię, chuj. Mam cię, ładnie, 5-2. Ciśniemy. Jak ja wjeżdżam na Battlefielda, to kurde nie mam, zmiłuj. Jestem bogiem tej gry. Top 3 w Polsce robi swoje, nie? Pewnie dlatego dostałem, właśnie. Dlatego, że jestem top 3 w Polsce, dostałem możliwość pogrania sobie w tym. W tym trybie. Widzę mu tam nejda. Gdzieś tu stoi ten kutasiarz. Właśnie. Dobra, lecę przejmować A. Mamy 4 punkty, gra się do 8 albo 9, dokładnie wam nie powiem. Gra też spoko chodzi, jest powyżej na GTX 1080, Intel Core i7-7700K, na Ultra mam teraz 130 FPS-ów, niestety tego nie widzicie. Nie mam jak tutaj wam umieścić tego znacznika z FPS-ami. Dobra, ktoś tu jest. Średnio ci ten gram wpadł. Niestety. Ja nie kumam, dlaczego moi teammate'i są tak daleko. Oni nie mogą wziąć B, jeżeli przyjmiemy A. Znaczy spoko, bo i tak tutaj punkty nam lecą. Flagę mamy. Właśnie, tak jak widzicie. Ale wyrwał. Dobra broń. Fajna broń. Podoba mi się. Dzięki, asysta. Ucieknijmy kawałek. Promoted, Gites. Jak się dostanie spoko klasę do gry, to fajnie się gra, ale... Dostał 18. A, nie mogłem skoczyć. Nie, znaczy, mogłem skoczyć, ale nie wskoczyłem. Nie udało mi się. Mój. Ziomek, nie strasz mnie, please. Nice. Wysadzony. Do pokebola. Dobra, no i teraz oni muszą wziąć A, bo B jest zablokowane. Jestem ziomek, potrzebujesz pomoc?
Dobra, jest spoko. Podoba mi się nawet to. Zdążyłem wrócić. Good have. Mamy, tak jak widzicie, połówki. Gramy dwa razy po kawałku, czyli tak najpierw gramy po jednej stronie, po drugiej. Jeżeli was rozłączy, to można zrekonektować w czasie, kiedy gra się toczy, bo sprawdziłem to sobie, bo wyszedłem, bo miałem rage quita, bo chujowo mi szło tamtą klasą. Ale w tej, tą klasą, no kurde, no 10-3, no jest zajebiście, nawet bym powiedział. Jest super. Dobra, czekamy. Preparing to switch sides. Chcecie więcej odcinków z tego trybu? Nie wiem, napiszcie komentarz może, jeżeli chcecie więcej tych filmików. No teraz mamy zmianę, oczywiście zaczynamy tutaj, jak widzicie, od tej strony. Wcześniej mieliśmy to. Gra się do 8 score to win, czyli musimy jeszcze jeden zdobyć. Po 7 punktów musisz zdobyć, żeby wygrać. Jest możliwy remis oczywiście, no bo jak jedni i drudzy zdobędą po 7, no to jest oczywiście remis. Ale przeważnie jest tak, że jedna strona dominuje, tak jak tutaj widzicie zresztą. No, no nie oddychają, nie? Nie oddychają. Jeszcze grają w czterech teraz, więc to już w ogóle. Dobra, dawajcie ten jeden punkcik, potrzebujemy jeszcze i... I dzisiaj o 19 wjedzie oczywiście jeszcze South Park, więc zapraszam. Lekkie cofnięcie z tego punktu trzeba zrobić, ale wjedziemy sobie tędy, siema. No i powinniśmy zaraz... Nice, ziomek. Niestety 10-4, ale i tak jest spoko. Najgorsze jest to, że nie można się zrespić właśnie na tym punkcie, który jest już przejęty. Powinna być możliwość. Jest taka, któryś z tych, co na początku, z tych klas, które wybieramy, jest jakaś klasa, która stawia respawny. Na dachu, koledziu? GG. No i wygraliśmy, zdobyliśmy ten 8 decydujący punkt. I tak to mniej więcej wygląda. Dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie oczywiście kciuka w górę, jeżeli filmik wam się spodobał. Ciekawe, kiedy to wejdzie do gry. Na razie jest to w Close Alpha, mają dostęp do tego nieliczni. Filmik wam się spodobał, zachęcam. Zaraz wam się wyświetlą tutaj dookoła inne moje serie. Trzy serie postaram się tutaj ułożyć, może wam jakaś zainteresuje. No i o 19 South Park. Trzymajcie się. Cześć.